Okej. Witamy ponownie. Wróciliśmy sobie na szybko do bazy, znaczy zbudowaliśmy sobie trolkę. Wróciliśmy do bazy pozbierać rzeczy na... jak to się nazywa? Na bandaże. Bo jednak czarna wdowa nie jest taka miła, jak powinna. Dobra. Ale to jest straszne, dobra. Tak. Dobra, nie ma. Wszystko zrozumiałe. Okej, okay, ja drzewko obrodziły. Drzewko obrodziły, to bardzo fajnie. Ja powrzucam sok. Cały tutaj zebraliśmy. I robię bandaże. Czekaj, już ci dorzucam. No, zaczynam. Pokazuje mi 48. Oj, o panie. A. Szacun. Coś mówiłeś? Wiesz co, stack to 25. Więc... wiesz co, tutaj w oznakach ci tylko wrzucę, dobra? Całego stacka. Dobrze. Widziałeś? O. Dzień dobry. Słuchaj, Rashid, muszę cię wywalić, bo my akurat nagrywamy na Twitcha, wiesz? Aha. No ale tak czy siak. Tak czy siak wtedy następnym razem. Aha. No, bardzo cię przepraszam. Możemy sobie pogadać następnym razem, ale teraz akurat jesteśmy na żywo. Dobra. Okej, okay. Dobra, wesołych świąt. Okej, okay, hej. Wesołych. Hej, bye. Dobra. To słuchajcie, jeszcze tylko jedno. No to czekaj, to ja cię tak na szybko. O. Aha. Dobrze, trzymaj się, Rashid. Pa, pa. Okej, jesteśmy już z powrotem. Chodzi o to, że przez przypadek nam osoba weszła do grupy. Nie ustawiliśmy po rozpoczęciu drugiego nagrywania. Nie ustawiliśmy czego? Nie ustawiliśmy, że tylko zaproszeni mogą wejść. Więc bardzo przepraszamy za to. Ale już jest wszystko okej. Więc co, wracamy w te same miejsce tak naprawdę, Michał? I... Nie. Nie? A czemu nie? No. Teraz, panie szanowny, to robimy myk taki, że jedziemy na kijanki. A jesteś głodny? O, ja mam tylko 10. No więc właśnie, a poza tym mamy do zrobienia 5 kijanek. Dobrze. To... Zróbmy to, wykorzystajmy. Tylko wiesz co, kijanki możemy zrobić wracając, a teraz powinniśmy zacząć szukać szyszunie, bo potrzebujemy bardzo dużo szyszek. Czekaj, dobra, tylko teraz... Powiem ci tak. Aha, jest potrzebnych nam 5 żuwaczek mrówki ognistej. Ja się cieszyłem z 2. No ale tych szyszek też dużo potrzeba. Więc ja już, Michał, tam lecę. Zobaczymy, jak to... A teraz działa. Co? Już lecę. Mieliśmy świątecznych gości przez chwilę. Naprawdę. Ja już wracam do tego miejsca, gdzie byliśmy przed chwilą i pójdę, wiesz co, tak bardzo tyłem. Tam może będą jakieś szyszki. Bardzo fajna, szybka tyrolka. Powiem tak, szkoda, że drzewka nie dają szyszek. Czy dają? Dają? Szyszki? Nie. Szyszki trzeba znaleźć, zlokalizować, rozłupać. I tak to będzie wyglądało. Dobra, ja już tutaj coś widzę, ale pójdziemy sobie takim mocnym tyłem, nazwijmy to brzydko tak. I tam będziemy szukać. O, cześć!
No nie, no nie wierzę. Myszyca, poczekaj jeszcze chwilę. O, dziękuję. Akurat się zablokowała. Pójdziemy obrzeżami, wiesz? Pójdziemy za szopą. Tak, obok szopy, za szopą. Co? A ty jesteś gdzie? Sam idę? Dobrze, ja się nie boję. Idziesz sam, bo ja tyrolki pomyliłem. Aha! Dobra, zobaczymy, co tutaj się dzieje. Czy tutaj jest coś fajnego? O, słyszę. Słyszę ząbek, jak to brzmi w ogóle. Nie, słyszę, że gdzieś mi tutaj dzwoni ząbek, co znaczy, że może być gdzieś w pobliżu. O, zbliżam się do niego. I oddalam się od niego, pewnie jest gdzieś u góry. Pewnie tak. Co my tutaj mamy? Coś wysokiego. A, tu jest jakaś ta. To zobaczymy, przejdziemy się, a może coś ciekawego znajdziemy? Jaka tu jest muza straszna. No. Boisz się? Jakie mam, bo tak jak ona była psychodeliczna, teraz jest jeszcze gościa. No, no to zależy pewnie w jakiej partii jesteś, ale... Tam wygląda, jakby mogło coś być kiedyś. Ale co to jest? Gdzie ja jestem? O! O. Znalazłem bryłki prochu strzelniczego i zakażoną biedronkę. No tak, oczywiście, że zakażona biedronka będzie musiała być obok tego miejsca, na którym najbardziej mi zależy. Co to jest? O, puszka z farbą. Dobra. I ząbek znowu gdzieś w pobliżu. Ale mamy... Szyszunie! Cztery sztuki. I tam poszła ta biedronka, więc my sobie idziemy dalej. Tak, żeby jej nie przeszkadzać, nas tu niby nie ma. Idziemy sobie tędy, bezpiecznie. Tylko, że jest tak ciemno. O panie, dzisiaj normalnie święta przyszły szybko. O. A druga szyszunia. Chyba zostaniemy czarodziejami dzisiaj. Do ciebie, ale... Plus 5. Czyli że łącznie 9. I nawet jest guma. Gumę też zbierzemy, bo chyba pod gumą jest jakiś zegarek. Pewnie, że jest. O, który się nazywa guma z podłaku. To zaraz zobaczymy. Tutaj słyszę dużo dzikich rzeczy. Zwiedzamy w ciemnościach naszą super lampką. Ja próbuję iść do ciebie. Ale z sukcesami? O! I spy! Ognista mrówka robotnicza. Znalazłem wejście. Do? Burgla. Do bazy. Poczekaj. No. Ale gdzie ty jesteś? Znaczy, jestem pod... jakimiś pustakami, pod stołem, gdzie ja jestem. Pod szopą. Aha, tam, no.
Dobra, to na razie idziemy dalej, wiesz co, bo tam chyba będziemy, dojdziemy fabularnie. O, ząbek? Gdzie ząbek? Śmiem twierdzić, że tam dojdziemy fabularnie, wiesz? Ząbek jest pewnie tam po drugiej stronie. I teraz nie wiem, jak mam tu wejść do ciebie. Michał, ja idę cały czas obrzeżem, naokoło. Idziesz tyłem po prostu. Czy tutaj był gdzieś? Jest ząbek! Bardzo chętnie ząbki się przydadzą, bo sobie dodamy trochę życia. Piękny ten ząbek. Łyp. Dobra, ale tak czy siak dalej szukamy szyszuni. O, gdzie ty jesteś? Co to za rakieta? Odlatujesz gdzieś? Nie, tylko nie ty. Nie, ja jestem. Ale taka szyszkę widzę. I to jest radość, proszę państwa. To jest radość. Ja też widzę szyszkę. I tu jest ta rakieta, co odkryłem. Dobra, możesz mi puścić znacznik, ale to zbierzesz szyszkę, nie? Ja patrzę, co mi tutaj łazi. Tutaj tylko dwie? A ci powiem coś lepszego, panie. Ja jestem w drabinie. Oj, tu mam kolejną szyszkę. To jest ten. Szyszko Rado. O, a tu były cztery. Ja już widzę, że te pnącza się przydadzą nam w przyszłości. Fajnie by było gdzieś bazę znaleźć, wiesz, z posterunkiem terenowym, bo mamy coś do zeskanowania. Tylko dwie szyszki mamy. Dwie szyszki? No ja też mam dwie. Znaczy, dwie dostałeś te, tak? Dwie części. Pogoniec. Dwie części tylko dostałeś. Odkryłeś kosiarkę. O! A ja spadłem. I spy. Ja już ignorowałem. Co się stało się? I weź gdzieś tam, poczekaj na mnie. No ja tak samo. Tada. Ja będę tutaj przy rurach. Tylko uważaj, bo za tą drugą rurą jest ten ogoniec. O, Womarek. O kurczę, ale ty jesteś daleko. O, ja. Jak daleko? O kurczaki, co się stało? Sunia. No. Co to jakaś będzie ten rywalizacja? Ile masz części szyszki już? When hiking, you're supposed to wear your socks over your pants to keep the ticks out. O panie, 8. 6 na raz. 6 na raz? Będę zazdrosny. Mam 8 części. No to gratuluję. Tu się da jakąś górą przejść, chyba nie da. Jak szedłeś pod drabiną?
przez drabinę, obok drabiny. A, widzisz, a ja dostaję pocztę. Tu jest... Co tu o, jest? O, panie. Ta radość po prostu. Nie, uciekaj. O, z czego ty się tak cieszysz? Ja się nie cieszę, ja uciekam, bo kulanka mnie goni. Nie kulanka, ten. Kurde, jeszcze rzucę. Rzuczenie. Znaczy chrząszcz, tak? Rzucę. Czarny. Gdzie ty tutaj jesteś? No ja sobie powoli idę. No ty chyba idziesz jakimiś skosami. Ja idę wzdłuż ściany cały czas. Ja jestem na... Teraz jestem na tym korzeniu. Na tym ogromnym? No. No to dobrze, przyda się. Poczekaj, Michał, szczerze? To idziemy, wiesz co, ja zbieram 6 części chwastu i z tego korzenia sobie gdzieś ten, zrobimy tyrolkę z powrotem do domu. Są rurki plastikowe. Byłem tam, byłem. Co teraz? Nie wiem. Jestem blisko ciebie. A ile masz szyszek? 8. No widzisz. A ja mam 22. O, siema. Hejka. Panie, dasz pan radę pchnąć mi taką tą chwasta? Bo on coś wolno idzie do mnie. Dziękuję. Też. Dobra, teraz tak. Gdzie jest nasz dom? Daleko. Daleko. Czekaj, zobaczymy na mapie. Oddalimy mapę. No, daleko. To masz tutaj zawędrowaliśmy. Ale wiesz co, Zaczek, tutaj jest gdzieś scalak i są komary tygrysie. To ja zaryzykuję i tak się szybko. O, tu jest baza jakaś. Udało ci się odkryć. Pień. Czy ona mnie goni? Znaczy, czy on mnie goni? Tak. Teraz to już wiem. O. O. Powiem ci, że one są trochę bardziej hardcore. Mógłbyś się nie ruszać, żeby mógł cię dziabnąć. W ogóle dzisiaj na tym streamie. Jak pajączek go tam z góry. Dzisiaj... Czekaj. A nie, mam. Ty, ale co ten? Co kto? To włócznia, to włócznia. No, to jest prawda. Czekaj, gdzie jest reszta moich tych? Dobra, tutaj są. Nie wiem, jak to zrobimy, nie wiem, gdzie tak dojdziemy. Ale ja bym chciał jakoś tak, wiesz... Chciałbym wrócić do domu. Ej, tutaj by nam się przydały trawa. I... Wiesz, to... no... Liny. O, surowa nauka. No nie! Chcę pomachać w powietrzu? No co za...
co dalej? To jest w ogóle gdzieś ząb. Nie tędy. Tędy? Po części. O. Widziałem jakieś fajne mnie i... To jest jakaś... To jest baza w ogóle gdzieś. Ale dobra, ja bym chciał najpierw jakieś sobie znaleźć tutaj taką fajną miejscówę. No nie pozwoli mi, no. No nie pozwoli. Może to nie tędy. Może nie tędy droga, panie Michał. No. To spróbujemy też. Też tak podejrzewam. Chodź tu na dół na grzyby. No czekaj. To by było na tyle. No gdzieś tu byłem. Au. Sam plus. A, idź pan. Co to był za plusk, jak wszystko boli? Aż se marnę. Na rekompensatę sobie marnę zbiorę. Wszystko mi spadło. Czekaj, mam w ogóle glinę? Nie mam nawet gliny. To co ja chciałem? Ani gliny, ani włókna. No masz glinę. Nie mam. Ale nie mamy włókna. O! Pajęczego. O, pogoniec. O, pogoniec. O, widzę, gdzie są mrówki. A ja wiem, gdzie są mrówki. Raca? To brzmi fajnie, Michał. O, raca. Co my tu mamy? Tyle rzeczy. To jest właśnie ważne. Na ramienniki. I... pewnie cały set będzie. Wdowi kaptur, leginsy wdowy, czarna wdowa, czarna wdówka, wypchana czarna wdowa i wypchana czarna wdówka. No i pięknie. A to sobie później sprawdzimy. Tu jeszcze mamy jakiś raport CCTV. Trzeba go. Dobre. Trzeba go znaleźć. Pozostałe. Raport CCTV. Dobra, mam, znalazłem. Wczoraj wieczorem przeglądałem nagrania z monitoringu i zauważyłem kilka niedziałających kamer w moim laboratorium pod pniem starej sosny. Pozostał tylko obraz z kamery przy drzwiach wejściowych, której obiektyw był skierowany ku niebu, skąd spadły na niego setki drzask. Ku mojemu przerażeniu następnego ranka odkryłem, że pień martwego drzewa zawalił się pod własnym ciężarem, miażdżąc moje laboratorium. Te zestawy laboratoryjne co chwila się rozpadają. Muszę być bardziej ostrożny, szukając lokalizacji w przyszłości. Nie mogę pozwolić na utratę ważnej stacji badawczej przez tandetne praktyki produkcyjne ominentów. Do tego czasu powiem Burgerowi, żeby przygotował kamery w placówce Alfa w Stawie. O! Kojarzysz? Placówka Alfa w Stawie. No. Gdzie przez jakiś czas będę prowadził badania i zablokuję go wyłącznikiem awaryjnym dla drzwi. No to to otworzyliśmy właśnie. Które mogę obsługiwać. Wciąż pewne niestabilne urządzenia mogą tłuc się tam po kątach w ciemności. Dobra, to już wiemy, o co chodzi. Czyli to jest ta baza, którą otworzyliśmy, jak byliśmy w stawie, jak resztę stawu ogarnialiśmy. Ty masz chyba kły kleszcza jeszcze, nie? To mam? Kły kleszcza. No mam jednego. Dobra, czekaj, trzeba się najeść, bo już tutaj... Czekaj. Co? Weź. Szyszunie. Wziąłem. I co teraz? No chyba szyszunie już tam starczą. Tak, tak. No to oznacza, że... Kierunek trzeba drogę powrotną. No. Wiesz co? Sznury i trawy. Ja bym z trawy pobudował schody tam do góry.
O nie, nie, ale jeszcze jedną rzecz po drodze trzeba zaliczyć, to. Włókno. Włókna mamy, tego mamy, idziemy. Glina jest tutaj, ale glina nas teraz nie interesuje. Teraz szukamy baz terenowych. No ale jak widzę taki kwarcyt, to nie mogę powiedzieć nie. Boing. Za jeden strzałem. Za pierwszym strzałem, przepraszam. Mam na pyki. Słyszę kleszcze. Ujej. Ale kleszcze mnie nie interere teraz. Teraz ja chcę zostać czarodziejem. To do mnie? Tak. To co, uciekamy? Widziałeś, co się dzieje? No, donaty są. I mrówki działające donaty. Czekaj, to jest jakaś zwalona chłoda. Też fajne miejsce. On już sobie poszedł? Odebrował się? On jest pod nami. Tak? A no jest, tak. Się nerwuje. O, teraz nawet nas słyszy. No dobra, on jest na słone czuły. I nas olał. Olewamy go też? A nie chcemy, ale przyda nam się do czegoś? Już nas nie olał. No ale to było inteligentne. O. Ja pierdolę. Co się stało? O, są wyrazki! Tak, ale ten mrówka nie zmienił. Ja nie wiem, ale mrówka. Gdzie ty jesteś? Ty spadłeś tam na dół. Spadłeś do dziury mrówkowej. Jeju, ale jestem mało inteligentny. No nie! Cześć! Wiesz co? Już praktycznie miałem to wygraną. Przez chwilę nie pomyślałem, że... Nie widziałem tego, co się dzieje. Powiem ci tak w wielkim skrócie. Słuchaj, musimy się jakoś dostać do góry. Już mam pomysł, tamtędy. Czarny chrząszcz bił się z czerwoną mrówką. Ja się biłem z czarnym chrząszczem. Co tu się dzieje, nie? Czekaj, czy jesteśmy w stanie z tej strony wejść do góry? Kumpel! Oj, o, mocno gryzie. Tam jest wyjście. Poczekaj. No on tam. Chcesz mniszka? Żuwaczki, mrówki, ogniska. Ty, co tu się ogarnia, to... No. Tam chodź. Idziemy, to jest fajne miejsce. Tu chodź. Tam górą, no. Tak, tylko on tam jest. Kto tam jest? Ten, którego imienia nie wolno wymawiać? Masz tą... Ty, on tutaj jest, naprawdę. Ale on ma całe życie, to nie. Czy ty miałeś rzeczy chrząszcza i ja to zebrałem i to spadło? Ja muszę powywalać rzeczy niepotrzebne. Co tu jest mi niepotrzebne? Dobra, ja mam miejsce w razie czego, daj mi. Dobra. Chodź, tam jeszcze pójdziemy. O, kwaśne grudki, biorę. Dobrze. Czekaj, masz kwaśne grudki? Tak.
Dobra, tylko ja ci zrzucę. Co masz jeszcze? Tutaj ci wsadziłem, nie? W zakrętkę. Koleżko, to ja idę poszukać... O, ale ich tu jest. No to zbieraj. A ja idę poszukać tych mrówek. Wojowniczek. Ty nie jesteś wojowniczką. Ty też nie jesteś wojowniczką. Au, ale gryziesz tak, że boli. Też nie jesteś wojowniczką. A ty jesteś nią. Dobra, szuwaczki są łącznie dwie. Moje biedne pajączki. Na razie wam to zostawię, bo mi zależy tylko na wojowniczkach. Znalazłeś jakieś mrówki wojowniczki? Wiesz co, one chyba będą jednak tam. Tylko, że tam pewnie jest... O! One są tam. Nie, tu chodź, tu chodź. A, no tutaj są bliżej. Chodź tam, zobacz. Idę, widzę. Dwie aż. Dobra. No bo potrzebujemy... Ile my mamy? Cztery żuwaczki. Potrzebne jest 5 na jedną tą laskę. Dobra, chyba to znaczy, że musimy zwiedzić, ale wiesz co, przed tym zwiedzeniem trzeba chyba, chociaż ja sobie zjem jednego słuchy. O. O, dzień dobry! No i już mamy 5. Wiesz co? Włącz sobie mutację mistrzostwo blokowania. No to może nie, mistrydatyzm wyłączymy i włączymy tego, gdzie on jest. Pogromca mrówek. Gdzie on tu był? Wejdziemy tylko trochę. Musimy mieć łącznie 10. Panie, to jest całe mrówisko. Ile tu jest rzeczy? Ale tutaj przyjdziemy, jak będziemy puści. Co ty na to? Teraz tylko się rzucamy na mrówki. Szyca? Znaczy tylko na te, na mrówki wojowniczki. Nawet nie zbieramy tych wszystkich pięknych rzeczy, które tutaj widać. Słyszę je na dole. Czekaj, chodź tędy. Ale ząbkowi nie popuszczę! Szczególnie, że to złoty. Ale tu jest grzybobranie dzisiaj. Dzień dobry. Malt, miotam mu tutaj w prawej stronie. Żuwaczek. A ty nie masz żadnych żuwaczek u siebie? Tobie wszystko daję. Dobrze. Nie będę się... Nauka. O, panie. Ile tu jest rzeczy. No zobacz, tam jest papyczka. Tak. Sorry. Nie powiedziałem ci o tej mrówce. O, jesteś. Szybko poszło. Słuchaj, mamy 10. Plus jeszcze te dwie, które są w bazie. To... Czekaj, musimy iść do góry.
W jaki sposób my tutaj spadliśmy? Tędy? No, powiedzmy, że tędy. Dobra, którędy tu szliśmy? Tędy? Nie, tu chyba. Dobra, na mu. A, tu. Tutaj, o, chodź. Dobra, idę. Ja, ale to jest gruby temat, że o jeden. No, tutaj trzeba przyjść na pusto, nie? Bo jest dużo chyba zbierania. Plus mrówki, plus wszystko inne. Tak, miałaś rację, panie Michał. Okej, czekaj. Ustawiamy sobie na mapie domek. Tak i tak wyjść musimy na początek tamtędy, nie? I znacznik już jest widoczny. Ile... Ojeju, Michał, ile tutaj jest dobra. Ja aż wyłączę tą... Słuchaj, skrótem, prosto, na wprost lecimy po prostu. Po prostu na wprost. Trzeba zrobić smoothie. Cześć, kulanka. No hej. Moje na skróty mnie nie przekonuje, ale dobra. Dobra, dobra, spoko. Tutaj jest tylko jakiś ten... Jakaś zabrawa z mrówkami. A tu byłem już. Tutaj była w okolicy ta odznaka stażysty, wiesz? O, tak, ktoś się zmęczył. No dobra, to się... No tutaj to ja się no... Co chwilę męczy, to jest... Jest biegania. Gdzieś tutaj jest ząb. Co Możemy iść wodą. Co? Jeżeli chcesz, możesz mi zaznaczyć, gdzie jest ząb na dole. On jest gdzieś tutaj pewnie. Ja sobie tak, zmienię sobie mniszka. Tego sobie upuszczę. To sobie nie naprawię. Chcesz ten? Spadniesz tam i zobaczysz, gdzie jest ząb, ja go wtedy zlecę za nim. Ja stąd nie widzę. Byś mi go oznaczył. O jest, tu pod tobą. Tak centralnie pode mną, ideolo? Czy tak trochę w prawo, trochę w lewo? No, wychyl się jeszcze do przodu. To od razu włącz tego, o. Widzisz, pod tobą. Ale trafiony. Poń. Pięknie. Dobra, to teraz wracając na kijanki. Tak jak obiecywałem. Jeszcze sobie ich parę zjem. No już niedużo mi ich zostało. I się jeszcze napijemy. To co? No, w stronę do domu, po drodze na kijanki. O, cześć. Ty nie jesteś kijanką, ale też jesteś ok. Wiesz, to tak naprawdę to najlepiej pływać przy powierzchni, nie? O, już się zaczynam widzieć. Płynie jedna do mnie. Słyszę cały czas jakieś zagrożenia, bo nie widzę. Ojejku, to ten. Już mu się nawet znudziłem. Wiesz, to jest dziwne, że jak nie musieliśmy tych kijanek zbierać, to no i one było full. No. To pewnie teraz też zaraz będzie ich full.
Albo może to było tam dalej. Dobra, słuchajcie, resztę kijanek sobie wybijemy poza nagraniem. Ale już masz 5. Tak. No i gitara. To co, podejdziemy do burgla. Tak jak mówisz. Zeskanujemy sobie te rzeczy nowe, które mamy. I możemy lecieć do bazy. Czy ty masz coś do zeskanowania, Michał? Cały dziurek komara. Wypchany komar tygrysi i komar tygrysi. Może ja mam coś też, nie wiem. Spójrz, że? Nie. No to w takim razie tą byle jaką trampoliną do domu. Serio? No teraz tu. Ojku, już się nie mogę doczekać, aż to zmienię. Czekaj, wiesz co, chodź weź, od razu weźmiemy po suszarce, co? Sobie możemy iść ładnie tędy. Ja chyba na finał odcinka zostaniemy czarodziejami i potem znowu zrobimy przerwę, bo już widzę, że już dochodzi czas, kiedy powinniśmy kończyć. Nam się trochę przesunęło. Dobra, wiesz co, to na razie tutaj zostawimy. Bo potem i tak chyba będą szły na dół. Tutaj znowu obrodziło. Wiesz co, ja sobie węgielek wezmę. No dobra, to ja tu pozbieram. A no tak, bo już 24. Pozbierasz wszystko? Masz miejsce? Tak. Dobra, super, zacieszam. Dobra. Pach. Co nam nie wyszło? Kieł czarnej wdowy, jadł super pająka i ten gościu. Dobra. Robaki, pająki. Ciach i ciach. Mszyca do zjedzenia. Do latających jest ten dziubek komara tygrysiego. Sortuj. A, co jeszcze tutaj mamy? Bryłka prochu strzelniczego. Całe dwie są, więc będzie trzeba ich raczej poszukać. Zastanawiam się, gdzie je dać. Na razie odłożymy tutaj, gdzie są te wszystkie takie dziwniejsze materiały. A, przepraszam. Jeszcze tak. A ty jaką chciałeś latarnię? Przecież ten, przecież trzeba tego zaupgrade'ować. Dobra, zaczniemy od naszej czapeczki, którą zrobiliśmy. Nie, nie zrobiliśmy. I, przepraszam, i teraz na koniec, na ten magiczny finał, bierzemy miętowa laska i pikantna laska. Michał, dla ciebie też pikantną? Może być. Boing. To powiem ci tak. I feel a little less squishy now. You're a wizard, Harry. Dobra, teraz co my tutaj wymyślimy?
Co ja zrobiłem? Coś upuściłem. Nie, nie, tego ci nie oddaję. Ej, dobra, spokojnie. Tylko nie tutaj, nie? Zaraz będziesz miał do naprawiania. Dobra, ja teraz tak, miętową pałkę zamieniam. Nie myślałem, że to aż tak daje. Daje. A to gdzie to dać? No, to teraz tak naprawdę ten kuszta mi niepotrzebna. Czekaj, jeszcze ci coś pokażę. Tylko chodź na zewnątrz. Poczekaj. Odrzucam niepotrzebnie. Kuszy się pozbywam, no bo... Aha, bo ty to do środkowych odrzucasz? Wkładasz? Obrażenia miałem ładne. A tutaj, wiesz co, jeszcze sobie zupgrade'uję trochę te bronie. Które? To nowe. Aha, kruche usełki trzeba wytworzyć. No, to już wytwarzamy. Kruche osełki. Gdzie one to jest? No. To powinno być tak, nie wiem, wytwórz wiele. 15, 20, nie tam po 5, bo się naklikasz i naklikasz tylko. Klik i klik i klik. O, spadło? Straszą. Czym cię straszą? Padającym telefonem. O, nie ładnie. Solidna osełka. Ile ma w plecaku? Zero. Potem nie piszą, ile w pobliżu. Dobra, też zrobimy, bo też się pewnie przyda. Dobra, i tutaj na tym zaprzestaniemy. Teraz jak to jest? Miętowa laska. Aha, i co? I pikantna laska. To brzmi bo. Aha, i potężne kawały są potrzebne, nie? Na wyższy poziom. Żeby dać na szósty. No ale do piątego powinno wystarczyć, nie? Oj, na początek lepszy to niż... Oj, to na pewno. Czekaj, jeszcze zobaczę, czy ja mogę zrobić siebie całego z mrówki ognistej. Pewnie, że mogę. O, ja akurat wszystkie żuwaczki zużyłem oczywiście. That should keep me safe. Safer. Dobra, i co my teraz tutaj mamy? Mrówka jestem. A tak, bo mieliśmy to zrobić, a nie zrobiliśmy. Obrażenia od... O, jeszcze tam mamy rapier z tygrysiego komara do zrobienia i klingę z larwy. Dobrze. Brzmi fajnie. Dobra, to jeszcze dorobię trochę tych pancerzy i osełek. A, ale tego jest. Solidnych osełek mamy mało. O, kruchych osełek też już mamy mało. Wszystko zużyłem. Te pancerze tak samo. Ale jest klikanie.
Czy to mogę ten zrobić? Co? Laskę zagrejdować? No. Nie, krucha osełka. Jak to? Przepraszam, poczekaj. Bo mi nie zrzuciło, bo przecież jej nie było, nie? Rozumiesz? Proszę. Tak, zgadza się? Dobra, mam na piątym poziomie, bo czy szósty też mam. Nie. Nie, z kawałów na razie nie ten. Dobra. Na razie sobie odpuśćmy. Dobra, słuchajcie, idziemy na zewnątrz. Przetestujemy sobie nasze bronie tylko na szybko. I kończymy. A jeszcze się napijmy. Bo już, w sumie już są święta. Hurra! Dobra, czy ja mam mniszka? Mam mniszka. Dobra, czy mamy jakieś takie miejsce, gdzie byśmy mogli to sobie ładnie przetestować? Oj, wiesz co, mam bardzo zły pomysł. No. Lej ze mną. O nie. Ale powoli ci to idzie. Płyp. Dobra. Ty właśnie, gdzie jest Stefan? No nie ma. Ale w ogóle go nie ma, nie ma? Get out of my airspace! Hey! Hey! Guys, swear these guys have heat sets! No, a teraz zbieraj te pieczenia. Co, pańska, coś upłuc? Meszek z muchy, pieczeń z muchy. Tylko trochę tu ciemno. Pajączka? A gdzie masz? Czemu czeka się do dury? Ohohohoho! Najgorsze jest to, że nie wiem, gdzie to poleciało i nie wiem, co zniszczyłem. Michał! Zobacz. O, tu są muszki. Trzy. Ja nie mogę nic zebrać. Aha, zobacz. Jak przytrzymasz długo, patrz się. Nie. Pospadały? Nie. Czy w nic nie trafiliśmy? O, to nie. To jeszcze raz. No też tak daleko nie poleciało. No właśnie, do góry to tak nie działa, wiesz? No dobra. Czekaj, może znajdźmy kogoś, sprawdźmy w ogóle jak to działa. Trochę w ciemności się chodzi, nie? Nie wiem, na kim to sprawdzić. A myślisz, że dwóch czarodziejów dałoby radę pająkowi? Pogońcowi? Czy wolisz iść najpierw na tego? Na krzyżaka? Chodź na krzyżaka. Wiemy, gdzie mieszkają. No, też podzielam twoje zdanie. Przetestujemy, no jeszcze nie znamy się przecież. A co ty chodzisz ze świecącą tą? Nie, nie ma świecącej. Dobra, gdzie jesteście? Opłatki przy okazji pozbieramy.
Poczekaj, że sobie wkładki wezmę. No i to tak jest. I jeszcze chwilka, i jeszcze chwilka, i jeszcze chwilka. A może jeszcze chwilka. No i zawsze tutaj wychodzą na nas pająki. Gdzie one są teraz? A, śpią. Ojej. Idziemy? Tylko przytrzymać długo. Odstój się. Trochę rzeźnia. Tak? Mam nowy strój. A? Co, suknię ślubną ubrałeś? Widzisz? Ty... No, widzę. Nie możesz się ruszyć? Do tyłu. Nie. Dobra, poczekaj. Ja! O. Proszę. No to co? 57 minut mamy nagrania. Jest dobrze. To tu się stało. Fajnie to wyglądało. A poczekaj, bo jeszcze mam jedną. O, będę jak Elza. Robisz tam to truchowali. Myślisz, że to coś da? O! Ale one chyba świeże. Kto jest na świeże? Kto nie lubi świeżego? Biedronki nie lubią świeżego. Dyskonty. O, tutaj też są muszki w górze. Fajnie. Mam tę moc. Pewnie surowe. No surowe. Ale fajnie to wygląda. A jak długo przytrzymasz? Nie ma nic. To jest tyle. Fajnie. Ty. Teraz można iść na czarne wdowy. Cała stamina mi zeszła teraz. O, czekaj, dobra. Nie wiem. Co? Pieczeń z rejkowca. Właśnie sobie. 4 pieczenie mam. Oczywiście, pieczeń. To jest super, nie? Oj. Dobra, Michał, to jest nasza chwila prawdy. Na finał wielki tego odcinka. Trochę mnie sponiewierało, bo nie miałem jak ładować tych ataków. No. Ale powiem ci, że całkiem zacnie. A, tylko jeszcze póki jeszcze żyję, nie? To jeszcze sobie tutaj dodam życia. No dobrze. No to co? Wystarczyłem. Już kończymy. Mamy ten godzinkę prawie równą nagrania, więc było fajnie. Na koniec próbowaliśmy się z pogońcem. No, ja na tyle nie przytrzymał, żeby go tak ubić. Ty, ale... No właśnie widziałem, gdzie to poleciało. Ja się troszkę zdziwiłem. Więc życzymy wam przede wszystkim zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Dzięki. No, dużo prezentów pod choinką. Zdrowia. Tak, szczególnie zdrowia.
Te odcinki nasze czarodziejskie zapewne pojawią się, nie wiem, może w poniedziałek i we wtorek, bo od dzisiaj, od godziny tam 20 z kawałkiem, mamy już odcinek, ten świąteczny, który z dzieciakami nagrywałem. Już jest na kanale, na YouTubie, więc nie zapomnijcie o tym, żeby wejść sobie na YouTube'a właśnie i zasubskrybować, skomentujcie coś. Możecie nam też życzyć w komentarzu wesołych świąt, będzie nam bardzo miło. Na pewno zalajkujemy wam te komentarze i będziemy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Plus, no jeżeli oglądacie na YouTubie, to pamiętajcie, że na twitch.tv/cialnygd jest harmonogram, w którym jest napisane, kiedy się pojawiamy. Dobrze, no to co? No to tyle. To jeszcze raz wesołych świąt, do zobaczenia. Następnym razem będziemy nagrywać w piątek. No bo w sobotę się nie da, bo to Sylwester i jednak jakby na to nie patrzeć, będziemy robić inne rzeczy. Więc widzimy się w piątek o tej samej porze jak dzisiaj, a jeżeli wyjdzie na to, że dobrze nam się ten dzieciakowy odcinek przyjął, to też w piątek w godzinach popołudniowych nagramy kolejny odcinek właśnie taki z dzieciakami. Dobra. Trzymajcie się i papatki. Na razie, cześć.